Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Witamy, witamy. Października 2008 roku, czyli dokładnie 9 lat temu, powstał Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca kibiców niepełnosprawnych. Dziś świętujemy 9-lecie istnienia. Z tej okazji do samego serca Śląska Wrocław, czyli na ulicę Oporowską, zaprosiliśmy znamienitych gości, czyli piłkarzy Śląska Wrocław, kapitana Piotra Celebana i Mariusza Pawelca. Odpowiedzieli na nasze pytania, zrobili sobie z nami zdjęcie, porozmawiali luźno, po prostu jak z kolegami. Dzięki temu ta nasza rocznica mogła zostać fajnie uczczona i ludzie zadowoleni, uśmiechnięci. Tak musi być. Mamy 9 urodziny KKN. Jest wspaniale i myślę, że impreza dopiero się rozpoczyna i będzie jeszcze dużo, dużo przed nami atrakcji. Jak to było? Ja jestem w ogóle od 6 lat w KKN-ie. Zaczynałam jako dziewczyna trochę wystraszona, nie wiedziałam, co to jest do końca piłka nożna. Zawsze mówiłam mojemu ojcu, żeby przełączył mi na serial, a tak naprawdę teraz też oglądam i też się interesuję piłką nożną. Jeszcze jeżdżę na wyjazdy też poza Wrocław, Czarnogóra, Podgorica, Rumunia, wszędzie po prostu za naszymi piłkarzami i nie tylko, bo też za reprezentacją Polski. No i tak jeździmy i kibicujemy i nie boimy się tego. Obecnie na stadion miejski chodzi około 200 osób niepełnosprawnych, średnio na mecze wraz z opiekunami. Wcześniej na Oporowskiej 9 lat temu tych kibiców było 5, 6, no, niedostosowane obiekt. To jakby było głównym elementem tego, że osoby niepełnosprawne nie uczęszczały na mecze. Potem wraz z rozwojem KKR-u też troszkę z rozwojem infrastruktury stadionowej i na Oporowskiej, potem na nowym stadionie ta grupa zdecydowanie się powiększyła i możemy się poszczycić tak fajną frekwencją praktycznie na każdym meczu. W KKN-ie są kibice, którzy żyją aktywnie, ale też nie tylko, bo są osoby, które siedzą w domu, ale staramy się je aktywizować właśnie poprzez te mecze, poprzez wyjścia na nasz stadion wrocławski i udzielanie się, przede wszystkim wspólna integracja między nami, rozmowy. Czasami też spotykamy się na Szewskiej, mamy tam świetlicę, która działa we wtorki i w piątki, gdzie możemy się spotkać, napić kawy, herbaty i po prostu porozmawiać o naszych niepełnosprawnych problemach. Powiem tak, praktycznie też jestem 9 lat w Śląsku, więc widziałem, jak to się tworzyło przez te wszystkie lata. Dzisiaj mi akurat 9 lat. No to jest coś wspaniałego, że wszyscy kibicują, czujemy ich wsparcie i tworzymy jedną wielką rodzinę. Po każdym meczu podchodzimy do nich, bo pokonują setki tysięcy kilometrów, o tak można powiedzieć, w ciągu roku. Czasami w ciężkich warunkach. My jako zawodnicy czasami mamy już dosyć tych podróż, na przykład do Białegostoku. No ale, a oni jeżdżą, kibicują i wiadomo, czasami przegra się ten mecz. No i muszą wracać w ciężkich nastrojach, ale dla nich to pasja. Ten klub to dla nich miłość, tak samo jak dla nas, więc mam nadzieję, że dalej będziemy tak tworzyć taką jedną wielką rodzinę i osiągać wspólnie sukces. Z okazji 9. rocznicy powstania KKN-u chciałbym złożyć kibicom całego klubu wszystkiego dobrego, życzyć przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jaką oni pracę wykonują, jak nas wspierają i ile zdrowia serca wkładają w te wszystkie wyjazdy, w ten doping, w to, żeby nam pomagać w każdym meczu. Zawsze są widoczni, są naszym na pewno 12. zawodnikiem.
i czuć ich na meczach wyjazdowych, czy to na meczach u siebie. Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem ich działalności i chciałbym sobie, jak i właśnie im życzyć wspólnych sukcesów dla Śląska, dla Wielkiego Śląska Wrocław. Thank you.